Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Jacek Charakterek, Motokiller, Joe Monster i 1500 innych podmiotów. Charakterek.pl też. Czyli pasjonat motoryzacji. Często Jacka pytaliście, więc przyszła najwyższa pora, żeby znowu z Jackiem się zmierzyć w pojedynku. Znowu na dwa światy motoryzacyjne. Notabene ten odcinek żeśmy pół roku temu już raz nagrywali, ale moja karta pamięci po powrocie do domu powiedziała: Waldek, nie, nic z tego nie będzie. Więc nagrywamy ten materiał jeszcze raz, zobaczymy. Może coś pozmieniamy, może coś nowego dojdzie. Dzisiaj, no co, połączymy Japonię i Amerykę. Zobaczymy, co który świat bardziej potrafił zrobić motoryzacyjnie. W teorii wiemy, a zaraz w praktyce to podzielimy. To ja zacznę może dosyć klasycznie, może zacznijmy od Hondy NSX. Ale nie tej najnowszej, hybrydowej, z silnikami trzema hybrydowymi, którą jeździłem w Stanach, która jak przyspiesza to robi... Tylko zacznijmy może od tej prawdziwej Hondy NSX, produkowanej w latach 1990-2005. Niektórzy mówią, że jest to japońskie Ferrari, tylko że bez V8, tak? No, zbudowane na innym silniku. Przy projektowaniu tego samochodu uczestniczył nie nikt inny jak Ayrton Senna i dołożył tam swoje 5 groszy. Silnik zamocowany centralnie, balans auta zrobiony bardzo dobrze. No tylko problem z tym autem był taki, że jego dostępność w tej chwili, już teraz z perspektywy czasu, jest niezwykle mocno ograniczona. Te samochody kosztują w tej chwili majątek. W Polsce nie tak dawno była jedna oferta, można było coś takiego kupić, ale to naprawdę bająckie pieniądze kosztowało. Silnik 3-litrowy, później o pojemności 3,2, w maksymalnej mocy, jak dobrze pamiętam, 290 koni, tylko pamiętajcie jedno, te silniki do końca mocy fabrycznej nie trzymały, ale trzeba im przyznać jedno, 450-500 tysięcy bez remontu przy aucie ultrasportowym bez problemu wytrzymywały. To jest zupełnie co innego aniżeli obecna motoryzacja, szczególnie ta ultrasportowa. Jacku, odbij piłeczkę. Ja odbiję piłeczkę. Dobrze, że się zepsuła karta, gdyż jechaliśmy w aucie angielskim, a teraz jedziemy w aucie włoskim, skoro mówimy o sportowych autach. No multipla. Multipla. A co do sportu. Sportowe samochody, mówiłeś o Hondzie, tak, o pięknym prowadzeniu. To ja też powiem może o sporcie w USA, tylko że tym razem o NASCAR. O! NASCAR, lata 70., początek lat 70. Dodge sobie wymyślił taki samochód, który się nazywał Charger Daytona, który miał takie fajne, duże skrzydło. Ale Dodge'owi, ponieważ dobrze sprzedaż szła, to postanowili, że zrezygnują z NASCAR z Dodge'em, a postawią na Plymouth'a. Plymouth, Roadrunner, Superbird, wykupili prawa do Strusia od Warner Bros. Wykupili nawet za chyba 50 tysięcy dolarów, zrobili klakson, który takie pip-pip brzmiał, jak Struś pędzi wiatr sobie pykał. Dali to auto do NASCAR-u. I tu się zaczynają dwie śmieszne historie. Po pierwsze skrzydło. Dlaczego było takie duże? W przypadku nie było. W przypadku nie było. Owszem, wcześniej było troszeczkę mniejsze, bo w NASCARze takie mniejsze nie przeszkadzało, ale miała być homologacja, musieli zrobić 500 aut do homologacji NASCAR. I jak otwierali bagażnik, to się okazało, że ten bagażnik za bardzo się nie chciał otwierać, więc stwierdzili, że zrobią takie większe skrzydło. Dlaczego nie zrobili tego skrzydła na klapie bagażnika? Owszem, zrobili, ale w NASCAR to samochód osiągał ponad 300 km na godzinę i te spoilery się urywały wraz z klapami bagażnika. Aha. Sobie odlatywały gdzieś tam w przestrzeń. Natomiast druga śmieszna ciekawostka, jeżeli chodzi o NASCAR w tym samochodzie, to do roku 69 trzeba było robić 500 samochodów i Plymouth rzeczywiście 500 przygotował, ale w roku 70 weszły nowe przepisy i mieli przygotować tyle samochodów, ile mają dealerów, czyli 1920 bodajże samochodów im troszeczkę zabrakło, więc te 1400 samochodów robili na odwal się, żeby tylko było na sztukę, dawali aerodynamiczne nosy i skrzydła do różnych, różnistych samochodów, więc bywały takie herezje, że samochód sportowy i kanapa trzyosobowa z przodu, więc kierowca skręca w zakręcie w lewo i jest na prawej stronie samochodu, także... Piękne auto. A ja trochę pójdę w innym kierunku w tym momencie. Wrócimy trochę do korzeni takiej japońskiej motoryzacji samochodów, no można powiedzieć, że też sportowych. Ja tak dzisiaj się mocno
Nie, trzecie nie będzie sportowe, ale dobra, dosyć mocno te dwa sportowo wchodzą. Chcę powiedzieć więcej na temat Toyoty 2000 GT. To był czas, przełom lat 60., 70., tu już wiadomo, wchodzimy w Porschaka, tego najpiękniejszej możliwej generacji. Toyota doszła do wniosku, że mamy piękny po prostu rozwój w Japonii, jeżeli chodzi o gospodarkę, eksport, rozwija się mocno klasa średnia, więc warto byłoby zrobić jakiś samochód pod kątem parametrów sportowych. No i padł pomysł na stworzenie Toyoty 2000 GT. Japończycy bardzo długo, że to tak określę, doktoryzowali się przy produkcji i tworzeniu tego samochodu, mocno na Lotusie Elan też tutaj wzorowali się, no i przyszła pora na stworzenie takiego małego, sportowego samochodu, który będzie miał silnik dwulitrowy, rzędowa szóstka, będzie generował 150 koni, ale setkę będzie robił w około 8,5 sekundy. No powiedzmy, że jak na tamte czasy, lata 60., 70., był produkowany od 67 do 70 roku, powiedzmy, że no to były dosyć dobre parametry. Ale co było najważniejsze w tym aucie? Wyważenie. Do tego stopnia, że jeżeli zbiornik był po jednej stronie auta, to potrafili akumulator położyć po drugiej stronie auta, żeby to wyważenie było jeszcze lepsze w tym samochodzie. I to faktycznie owocowało. Ten samochód też miał bardzo ciekawy epizod, jeżeli chodzi o film. Tutaj Sean Connery odegrał dość mocną rolę. Jeżeli chodzi o Bonda, w filmie żyje się tylko dwa razy. No tylko był dosyć duży problem. Auto było mikroskopijne, jak na typowego Japońca, a trzeba było tam Seana wcisnąć do nagrań. Sean się nie mieścił. Na upartego próbowali zrobić wersję targa, ale nie zdążyli do produkcji tego filmu, ale i tak do tej targi się nie mieścił, więc na szybko stworzono dwie odmiany w wersji cabrio. No i pan Sean występował właśnie w tych dwóch odmianach cabrio, dwa auta były używane do filmu. Co ciekawe, wyprodukowano 351 egzemplarzy, z czego 12 torowych, no i dwa w wersji cabrio, no i targi też w tym były. Notabene tylko 62 sztuki były z kierownicą po lewej stronie i ostatnio jedna taka sztuka z kierownicą po lewej stronie poszła za 1,2 miliona dolarów, więc widać, że to auto dość mocno się ceni. Co ciekawe, w latach swojej świetności to auto było droższe chociażby od Jaguara czy Porsche. Kosztowało 6800 dolarów, gdzie Porschaka można było za te 4-5 tysięcy w tym momencie kupić, dlatego to auto nie zrobiło dużego zamieszania na rynku chociażby amerykańskim, bo Ameryka ze względu na obostrzenia prawne, podatkowe tego auta do końca nie przyjęła, ale muszę zaznaczyć, że to był naprawdę taki pierwszy ultra mocno sportowy samochód japoński. Odbij! Skoro poruszyłeś temat Porsche, to ja też poruszę temat Porsche, ale będę mówił nadal o amerykańskiej motoryzacji. Rok 59 w Stanach Zjednoczonych święci triumf Porsche 356. Aha. Tutaj zawrócimy. Zawrócimy sobie, bo naprawdę się fajnie tą trasą jedzie. O, Porsche 356, które to Porsche było niesamowicie dobrze zrobione, czyli silnik miało co prawda z tyłu, ale tuż za tylną osią, skrzynię biegów miało przed tylną osią, ciężki akumulator miało przed przednią osią i położone praktycznie na podłodze, a ciężkie koło zapasowe było jeszcze na nosie samochodu i też było bardzo nisko. Amerykanie nie do końca odrobili lekcję z rozkładu mas, ale wiedzieli jedno. Sportowy samochód to chłodzony powietrzem, sześciocylindrowy samochód z sześciocylindrowym silnikiem. Z tym, że no Porsche miało te silniki od 1.1 do 2.0 bodajże i generalnie przy tym rozkładzie mas mogło idealnie wykorzystywać całą moc i sprawiać masę frajdy. Samochód kosztował 4000 dolarów, czyli tak jak mówiłaś właśnie. I stwierdzili, że no, musimy stworzyć właśnie coś na wzór. Stworzyli Chevroleta Corvair. Corvair. I co? Silnik z tyłu, ale nie przed tylną osią, tylko przyczepili go do zderzaka. Dali go wysoko, żeby się mechanik nie musiał... To przód się podnosił, no. Żeby się mechanik nie musiał za bardzo schylać przy naprawie, bo w Porsche było lepiej ten silnik wyjąć i cokolwiek zrobić w nim. Poza tym akumulator dali dokładnie za tylną lampą, a z przodu bak paliwa, ale za tylną osią, żeby było bezpieczniej. Skutek tego był opłakany, gdyż no, samochód generalnie nie prowadził się zupełnie. I tutaj bardzo specyficzną grupkę ludzi przyciągał ten samochód. Wyobraźmy sobie, jak wyczerpać parę profitów z tego samochodu. Masz w rodzinie człowieka, który jest za koło rodziny i nie za bardzo go lubisz. Aha. Kupujesz mu takiego Chevroleta i mówisz, słuchaj,
kupiłem ci Chevroleta z silnikiem 2.7 turbo, 180 koni, bo dlaczego by nie? Tak. Bo takie były. Weź przejedź się na drogach takich, może tych takich bocznych drogach. Boczne drogi to jest ważne, bo one mają zakręty. Tak, spróbuj. I najlepiej jeszcze jakby tu deszcz padał. I taka zakała rodziny, ma sportowy samochód nowy, rozpędza się. I co robi? No i na pierwszym zakręcie wylatuje z drogi, mm-hmm. spada w przepaść i wybucha. No bo filmy amerykańskie uczą, że wybuchają samochody, muszą. Prawda? Zawsze. Albo obwija się wokół drzewa i wybucha, albo robi kilka bączków i dachuje. I wybucha. Więc ofiara nie przeżywa tego. I idziesz do Chevroleta i mówisz, kupiliśmy własny samochód, wasz samochód sportowy, który, za który daliśmy ciężko zarobione pieniądze. Zginął nasz ukochany członek rodziny. Chevroleta dostajesz odszkodowanie za śmierć, za kołę rodziny nie masz, jeszcze masz za to kasy i generalnie śmiejemy się, ale Chevrolet naprawdę masę pieniędzy umoczył na śmierciach w tym samochodzie. Powiem ci, Jacku, bo tak. Ty tak Amerykę przedstawiasz w sposób humorystyczny dosyć, ale tak tam było. Ta motoryzacja ma zupełnie inny wydźwięk. Tym bardziej to, co chcę teraz zderzyć z rzeczywistością, to chcę zderzyć Lexusa LS-a pierwszej generacji, tak? Gdzie pan Toyota doszedł do wniosku, że no, trzeba przytrzeć nosa trochę BMW, Mercedesowi, Audi. No i rozpoczęto już w latach 80. On był produkowany od 89. chyba do 94., jak dobrze pamiętam, LS pierwszej generacji. To już w połowie lat 80. już mieli przygotowany cały prototyp samochodu. No i co? Było 400 testowych egzemplarzy i 900 silników przygotowanych do tego, bo chcieli stworzyć wręcz idealne auto. Nie było górnego limitu kwotowego, wydali $1 miliard na tamte czasy na przygotowanie samochodu do produkcji. Było w nim 300 patentów, było zastosowanych 15 rodzajów skór, różnego rodzaju drewien, chyba 24 rodzaje. Po prostu chcieli pójść na grubo. Do dzisiaj to auto, wspominam, miałem okazję się przejechać LS-em pierwszej generacji, że dla mnie on jest lepiej wyciszony, aniżeli nowa 7, Audi A8, czy cała gdzieś tam konkurencja. Zrobili naprawdę coś niesamowitego z tego wszystkiego. Ale największy kwiatek w tym jest jeden. Ameryka zakochała się w tym LS-ie. No i dużo aut nakupowali, ale w dwóch sztukach pojawiła się wada fabryczna. W postaci takiej, że w dwóch autach przegrzały się żarówki od światła stopu i światła stopu nie działały. Co na to Lexus, Toyota, no jakby nie patrzeć, no bardzo prosto. Wezwali wszystkie LS, jakie tylko były sprzedawane, na akcję serwisową, gdzie w ciągu 20 dni z tymi tysiącami samochodów uporali się z tym problemem. Nawet jeździli do ludzi do domu odbierać samochody. Czyli po prostu postawili na jakość na maks. To co u Ciebie w tej Ameryce się w tym czasie działo? Z jakością? Z jakością to może wcześniej, w latach 70. Tu gdzieś jeszcze, Waldku, zawróćmy jeszcze sobie. Dobra, raz spokojnie, pojedziemy. Fajna droga. W latach 70. Znowu wrócimy do Plymouth'a, który jak zwykle od dziesięcioleci przeżywał przejściowe trudności finansowe. Pod koniec lat 70. wypuścił, w połowie w zasadzie lat 70. wypuścił Roadrunner drugą generację. No i te samochody już, jeżeli chodzi o jakość, kulały strasznie. Amerykanie generalnie kochali bezramkowe drzwi, czyli sama szyba. Kupę typowe. I te, drzwi wiem, są, i te drzwi są bardzo dobre, jeżeli są dobrze spasowane. No niestety w tych Plymouthach były spasowane tak średnio dobrze i przez uszczelkę wiało powietrze. Więc zaczęli się skarżyć kierowcy, że powietrze im troszeczkę tutaj przewiewa i gwiżdża. Mhm. Plymouth był przerażony wizją akcji serwisowej w swoich samochodach, bo oni już, jak mówię, no już generalnie ledwo się na nogach stali. Zresztą nie dostali do tego roku, bo już zdążyli w 2002 roku się zawinąć interes. Co ich mądrzy marketowcy wymyślili? Że to jest specjalnie zrobione, gdyż dzięki takiej formie dopasowania mamy mikrowentylację i szyby nie parują. No ale pytają się kierowcy, co w przypadku, gdy samochody mają klimatyzację, wszak nie parują w klimatyzacji w ogóle. No tak, to jest prawda, że nie parują w ogóle, ale gdybyśmy wyłączyli jednak tą klimatyzację, to ten nasz patent działa cały czas.
Także dbali o kierowców, a dbanie o kierowców na jeszcze wyższy poziom wyniósł Pontiac. Zrobili oni Transama, który miał ten T-top taki ze zdejmowanymi dwoma panelami okiennymi. I na początkach produkcji te panele były specjalnie niedopasowane, aby podczas deszczu kierowcę chodziło orzeźwiająca bryza, która wpadała przez te dachy. Także specjalnie niedopasowane. Specjalnie tak? niedopasowane, tak. Także tutaj mamy naprawdę dbanie o kierowców, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale wiesz, co jest dobre? To ci już tak w woli podsumowania powiem jako ciekawostkę, że zwróć uwagę na jedno, że Ameryka już przed laty bardzo fajnie, tu można powiedzieć, doktoryzowała się w byciu dobrym PR-owcem. Na wszystko mieli odpowiedź zawsze. Jeżeli było coś nieszczelne, bo po prostu fabryka źle to wykonała, to nie, tak jak mówisz, to jest wentylacja dla klienta. Jeżeli auto nie skręca, tak ma być, bo nasze auto jest unikatowe i wyjątkowe, tak? Więc to po prostu bardzo fajnie gdzieś w ten sposób działa. Dzisiaj zderzyliśmy dla Was dwa światy tak de facto i to dwa zupełnie różne podejścia do motoryzacji. Japonia, która teraz to może bym tak trochę przymknął oko, mówiąc na to, że ona jest taka idealna, idealnie spasowana i najlepsza, ale wtedy, lata 70., 80., 90., to były zupełnie dwa różne podejścia do motoryzacji. Ameryka trochę bardziej bawiła się motoryzacją, bez dwóch zdań. Tak, bez dwóch zdań. Zresztą oni mają zupełnie inną kulturę motoryzacyjną. U nich tych samochodów była masa od samego początku i oni kochają V8-ki, kochają te swoje niedorobione samochody, które są robione na sztukę. Blacha jest gruba, byleby tylko była. Byleby to jechało, by w miarę to skręcało, tak? A jak nie, to damy odszkodowanie i będzie po problemie. To była typowa taka wizja amerykańska. No Chevrolet tu dowodził, że raczej nie skręcało, chociaż słuchaj, druga sprawa to jest taka, jak dostałeś za Corvera odszkodowanie, to sobie kupowałeś Corvette, która miała niezależne zawieszenie tak. I naprawdę była świetnym samochodem. I dawała radę. Okej. To na dzisiaj tyle. Zostawiamy Was z takim jeszcze niedosytem tego wszystkiego. Dajcie znać w komentarzach, o czym byście chcieli w następnej serii, jaki pojedynek, czy Europa kontra, nie wiem, Meksyk, czy cokolwiek, nie no, żartuję. Czy może jakaś konkretna marka kontra inna marka. Zróbcie takie zestawienia, o czym byście chcieli porozmawiać, a my się z Jackiem do tego przygotujemy i znowu zderzymy dwa światy. Jacku, dzięki serdeczne za to, że zagościłeś na pokładzie Fiata Multipli. Miło mi. O, pani rowerzystka bardzo szeroko tu widzę jedzie. Takim trochę nachwytem rajdowym widzę wjechała. A póki co, żegnamy się. Jacku, dzięki jeszcze raz. Piątka, trzymaj się. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Hej!